nam powie? Dobrze. Dziwicie się? 1 czerwca wszystkie dzieci mają swój dzień, Dzień Dziecka. Każdy z nas obchodzi swoje urodziny, a dzisiaj swój dzień mają pluszowe misie. Pluszowe misie to zabawka, która towarzyszy dzieciom przez długie lata. To przyjaciółka, ale też ktoś bardzo bliski, a czasem niezastąpiony. Misie towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radosnych, jak i smutku. Słuchają dziecięcych tajemnic, rozśmieszają i pocieszają smutku, pomagają zasypiać. Im starszy miś, tym zna więcej tajemnic i bliższy jest dziecięcemu sercu. 25 listopada wszystkie misie mają swój dzień i obchodzą swoje urodziny. My też pragniemy świętować z naszymi duszakami, które tak licznie przybyły na to spotkanie. Zobaczcie, jaką piękną wystawę. Zobaczcie, jaka piękna wystawa tam powstała. Może ktoś z was chciałby przedstawić swojego misia? Mój miś jest miękki i ma na imię miś Puchatek i ma guziczek i ma czerwoną bluzeczkę. Dzięki temu stał się najpopularniejszym misiem w Polsce.
dorobił się 104 pocisków, 5 filmów, krótko wyobrażone. Na dobranoc, dobry wieczór, Wiśpluszowi śpiewa mam. Mówią o mnie, Wiśpluszatek, bo klapięte łóżko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi, nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś, znam się z dziećmi, nie od dziś. Dziś. Bo cię boli. Och, i
was muszę. Adam już od piątku trwa. To ból mam, a tu dwa. Grypa, Misiu. Dam ci proszki. Nie pomogą takie gorzkie. Aspiryna, Misiu. Aspirynę, Misiu, zażyj. Może ziółka ci zaparzyć? Aspiryna nie pomoże. A po ziółkach będzie gorzej. Przyznam ci się, Zosiu, sam, że lekarstwo lepsze znam. Łyżka dwie wystarczą chyba. Będę po nich zdrów jak ryba. Będę mruczał, mruczeć mógł jak z nut. Co to za lekarstwo? Dziękuję bardzo. Ja dziś sam umyłem ręce i choć woda mokra była, ubrania mi nie zmoczyła. Miś pomocnik, okres rzadki, podlewałam dzisiaj kwiatki i tak mamie pomagałam, że jej dla niej pozrywałam. Nasze misie dzielne słuchy, chcę je zabrać do poduchy, ale najpierw, drogie dzieci, posłuchajcie. Ale spryciarz zawsze jakoś się wywinie.
nazywa? Kasper. Brawo, Kacpra! Brawo, Grosiu, nie słyszę! Dobranocny mały miś, który wraz z rodziną mieszka w lesie. Lubi chodzić do szkoły, ale często się spóźnia. Odkąd zobaczył musical, marzy, by zostać śpiewakiem. Jednak nie ma odpowiedniego głosu. Aż raz, o, tak król, ja już widzę. Tak czarowny, że dziś mały miś śpiewa prawie jak słowik. Ja już wiem, która pani zgłosiła się jako pierwsza. Poproszę panią Nikotę o odpowiedź. Chodzi o Korangola. Brawo! Zapraszamy tu na drodze. Zapraszamy. Dziękuję. Może po kolei. Poprosimy następną panią. Małe pocieszne misie z gumy jagód piją soki, a potem długie robią skoki. Wybierają dziewczyny. Proszę bardzo. Marta wybiera. Lena. Lenę poprosimy. Gumy jagód. Brawo na Leny. Proszę Lena. I następna zabawa. Się spodziewa.
teraz może poproszę pana, żeby powiedział, co braliśmy pod uwagę, oceniając wasze prace. Moi drodzy, przede wszystkim pod uwagę braliśmy podczas oceny sposób wykonania, czyli zaangażowanie i ile włożyliście wysiłków w daną pracę. Wiadomo, że klasy młodsze nie mają takich umiejętności, takiej zdolności i na pewno w niektórych przypadkach pomagali w tym rodzice. Bardzo doceniamy to, że rodzice również angażują się w pomoc w waszych pracach, które są piękne, wywieszone tutaj dzisiaj na ścianie. Przede wszystkim braliśmy pod uwagę też to, gdy praca wykonana była techniką skomplikowaną, czyli na przykład składała się z wielu różnych materiałów, tak, nie tylko sama farba, nie tylko sama kredka. Kiedy dołożyliście starań, zrobiliście to metodami takimi dosyć bardzo ciekawymi tak naprawdę. Bo albo też kilkoma technikami nacji, prawda? Kilkoma technikami nacji, bo są i zwijana krepa, i jest wełna, prawda, i są nawet spożywcze artykuły. Czyli różnorodność, tak? Bardzo ciekawe. Także ocenialiśmy was w kategoriach trzech, mianowicie osobno przedszkolaków, osobno klasy 1-3 oraz osobno klasy starsze, no po to, żeby te szanse były dla was w miarę wyrównane. Wiadomo, że klasy starsze mają tutaj zawsze największe możliwości, największe zdolności, umiejętności, w związku z czym trzeba było was podzielić na trzy kategorie. Bardzo bym prosił teraz, żeby pani dyrektor wręczyła dyplomy oraz oczywiście będą nagrody za pierwsze trzy. To ja może poproszę, ja nie wiem, czy ja dobrze przeczytam nazwiska, bo ja przedszkolaczków nie znam. Gdyby co, to poproszę panie, aby mnie poprawiły, dobrze? Bo już z góry przepraszam. Może poproszę te osoby, które wzięły łuska. Blanka Rucińska, Antosia Henik, Kuba Goszkiewicz, Maja Walińska, Miłosz Bartoszyński i Adaś Dobrowolski. Czy wszystkie nazwiska przeczytałam poprawnie? Dziękuję. Uwaga. No i teraz bardzo chcielibyśmy podziękować przedszkolarkom za to, że wzięli udział w konkursie i wyróżnić całą grupę 3-4-latków i grupę 5-6-latków. Więc może tutaj poprosimy o wręczenie dyplomu. 3-4. Dla całej grupy. Dla całej grupy, tak. 3-4. Może jakiś przedstawiciel odbierze? Przedstawiciel, macie przewodniczący. Albo pan. O, Kuba. 3-4-latki, tak? Dla całej grupy. Powieszcie sobie na gazetkę, co jest dyplom za to, że tyle was brało udział, tak? Przekażesz panie, ale stój, jeszcze nie koniec. Jeszcze chwileczkę. I jeszcze chcieliśmy tutaj szczególnie wyróżnić dwie osoby, które pracowały wspólnie z rodzicami, jak to, że z całą rodziną, ale te prace powstały naprawdę piękne i taką ciekawą techniką. To jest ten duży miś Kubuś Puchaty, którego teraz nie widać, ale on tak bardzo ładnie zdobił nasz korytarz przez długi czas. Brawo, to jest praca Adasia Dobrowolskiego. Pogratulujmy mu i brawami. A gdzie jest Adaś? Który to Adaś? Ja nie znam Adaś. Adaś, bardzo proszę. Bardzo proszę. I jeszcze jedna praca. Praca Małgosi Maternowskiej. Również brawa wielkie dla Małgosi. Dla ciebie niespodzianka, do Małgosi, proszę. I teraz dla wszystkich, żeby wam nie było smutno, bo się napracowaliście, dla każdego jest ołóweczek, bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. A widzisz, jak się przyda, bardzo się cieszę, że nowy ołówek się przyda. Świetnie. Brawo dla przedszkolaków, dziękujemy. I teraz kolejna kategoria. Kategoria klas 1-3. Zapraszam. Słuchajcie, tutaj było nam naprawdę bardzo ciężko. Mieliśmy niesamowicie trudny wybór, więc ustaliliśmy, że były dwa miejsca trzecie, tak? Dwa miejsca trzecie. I to jest Amelka Lisiecka z klasy pierwszej. Zapraszamy. Amelka, podejdź tutaj i pokaż swoją pracę. Może Gabrysia pomoże pokazać, tak? I pracę. Pracę Amelki. I druga osoba
klasy trzeciej. Zapraszam. Uwaga. Miejsce drugie. A. Też byście chcieli wiedzieć. No to już. Klaudia Domańska z klasy pierwszej. Zapraszamy Klaudię. Bardzo sympatyczny, ale ocenialiśmy tutaj wkład pracy własnej, ponieważ rodzice pomagali, bo tak jak uczciwość przyznała. Brawo. Ja jeszcze poproszę szybko pozostałe osoby. Roxanę Kujawkę, Krystiana Polocha, Gabrysię Gabrykowską,